Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 11. konferencji Rada Nadzorcza, konferencji online. Moim gościem jest Marzena Rosler-Borakiewicz, radca prawny z kancelarii Filipiak Babicz Legal. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, Piotrze. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i możemy porozmawiać trochę na temat Twojej głównej pasji zawodowej, czyli prawa pracy, a w tej głównej pasji zawodowej są od kilkunastu miesięcy sygnaliści. Także dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję jeszcze raz, witam serdecznie. Witam serdecznie, Piotrze. Witam serdecznie Państwa. Mamy szczególny okres, bo kilka dni temu pojawił się w Polsce projekt ustawy o sygnalistach. Jeżeli mogłabyś troszeczkę przedstawić naszym słuchaczom, oglądaczom, co się dzieje w kwestii legislacyjnej, to będziemy zobowiązani. Tak, faktycznie, Piotrze, 18 października pojawił się projekt ustawy dotyczącej sygnalistów, tej ustawy implementującej dyrektywę o ochronie sygnalistów. No cóż, tak naprawdę dosyć późno, no bo właściwie 70 parę dni przed tym, jak mija nam termin na transpozycję do polskiego porządku krajowego dyrektywy o ochronie sygnalistów, a dyrektywę tak naprawdę mamy od października 2019 roku, więc faktycznie można było to zrobić wcześniej. No ale cóż, pozostaje nam się dzisiaj cieszyć, że chociaż mówimy o projekcie, w tej chwili projekt jest już poddany pod konsultacje społeczne, no i zobaczymy, w jakim kształcie się ostanie. No i jest tak, Piotrze, że właściwie nie zdziwiło nas jako prawników czekających na ten projekt to, że polski ustawodawca zdecydował się w znacznej mierze na powtórzenie tych zapisów, które są po prostu w dyrektywie. Dyrektywa dawała pewne kierunki, no i faktycznie ustawodawca w wielu miejscach tej ustawy zdecydował się po prostu wprost na powtórzenie zapisów wynikających z dyrektywy, chociażby w zakresie przedmiotowym stosowania ustawy. Dyrektywa wskazywała na 15 obszarów, gdzie mają być dokonywane zgłoszenia o naruszeniach prawa Unii. Były to między innymi ochrona środowiska, były to zamówienia publiczne, były to dane osobowe i właściwie to samo znalazło się w projekcie polskiej ustawy. No tutaj oczywiście polski ustawodawca za też ustawodawcą europejskim dał możliwość, aby już poszczególne podmioty, czyli podmioty publiczne, czy też podmioty prywatne zobowiązane do wdrożenia wewnętrznego systemu do zgłaszania nieprawidłowości, rozszerzyły ten zakres przedmiotowy też na przykład na przepisy powszechnie obowiązujące, czy też na przepisy wewnętrzne obowiązujące w organizacji, jak na przykład różnego rodzaju procedury, kodeksy etyki. No ale to tak naprawdę nie jest przymus wynikający z ustawy, bardziej wola poszczególnych podmiotów, które no będą musiały się zastanowić, czy faktycznie takie rozszerzenie jest korzystne, a może jest konieczne, no bo możemy sobie też wyobrazić, że w wielu przedsiębiorstwach już w tej chwili działają na przykład polityki antymobbingowe, polityki antydyskryminacyjne, może więc warto po prostu objąć to jednym systemem, no bo po prostu będzie też łatwiej tym zarządzać. To, Piotrze, na co czekaliśmy, to czy polski ustawodawca zdecyduje się, żeby uregulować kwestie zgłoszeń anonimowych, gdyż dyrektywa dawała krajom członkowskim możliwość przyjmowania takich zgłoszeń, natomiast była to decyzja krajów członkowskich. W tej chwili będzie to decyzja podmiotów zobowiązanych do wdrożenia wewnętrznych kanałów, no bo polski ustawodawca powiedział, że oczywiście podmiot zobowiązany może zadecydować o tym, czy będzie przyjmował zgłoszenia anonimowe, czy też nie. To, co jeżeli chodzi o projekt, to co wzbudziło najwięcej emocji, no to sankcje, które są przewidziane w projekcie ustawy. Ustawodawca europejski mówił o obowiązku tego, żeby były kary, sankcje proporcjonalne i odstraszające. Polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie tylko i wyłącznie sankcji karnych. O, tak trochę inaczej, jeżeli to ma na przykład ma to miejsce w ustawie o przeciwdziałaniu terroryzmu i finansowaniu trochę inaczej niż to ma miejsce w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdzie są kary administracyjne.
No tutaj mamy odpowiedzialność karną praktycznie w postaci grzywny, ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności do lat 3, ale jest to odpowiedzialność karna adresowana i do podmiotów, które na przykład nie wdrożą wewnętrznych kanałów, które będą podejmowały działania odwetowe, które będą naruszały zasadę poufności jako tą nadrzędną zasadę przy tych wewnętrznych systemach do zgłaszania nieprawidłowości, ale myślę, że też to, co jest cenne i ważne dla podmiotów, to te kary są przewidziane także dla tych, którzy będą dokonywali zgłoszeń w złej wierze. Więc to są takie główne założenia, nad którymi warto się pochylić, mając na uwadze też treść dyrektywy, bo tak jak powiedziałam, w pozostałym zakresie właściwie mamy powtórzenie tego, co znajduje się w dyrektywie, czyli jeżeli chodzi o definicję sygnalisty i jeżeli chodzi o te trzy kanały do zgłaszania nieprawidłowości i też jeżeli chodzi o zakres działań odwetowych, represyjnych, które będą zabronione. Dziękuję za taką szczegółową informację. Ja przypomnę, że podczas kwietniowej edycji konferencji Rada Nadzorcza mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji pani mecenas na temat sygnalistów, także jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wysłuchać o założeniach głównych, to zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy, kanał Nadzór Korporacyjny. Mam pytanie, bo rozumiem, że dobra informacja jest taka, że tych zmian nie ma zbyt dużych odstępstw od dyrektywy, to jest dobra informacja, zła informacja, że czasu nie za dużo. A co się stanie tak z realnego punktu widzenia, jeżeli przepisy polskie nie wejdą w życie przed tą datą 17 grudnia tego roku? Co to będzie oznaczało dla nas? Znaczy, powiem Piotrze, że ja myślę, że wejdą. Z tego względu, że też vacatio legis tej ustawy jest bardzo krótkie, bo 14 dni. No i dla polskiego ustawodawcy jest to rozwiązanie korzystne, no bo on najprawdopodobniej wyrobi się w czasie, czyli do 17 grudnia 2021 roku. Nieco gorzej będzie dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie podjęli pewnych działań, bo tak naprawdę czekają na ten ostateczny projekt ustawy o sygnalistach, bo tak jak wspominałam na początku, no tutaj mamy odpowiedzialność karną za niewdrożenie takiego systemu. Więc faktycznie polscy przedsiębiorcy końcówkę roku, ci, którzy będą już w tym pierwszym, że tak powiem, rzucie zobowiązani do wdrożenia tych kanałów, będą mieli bardzo pracowitą, a zobowiązani będą ci, którzy zatrudniają powyżej 249 pracowników oraz te podmioty, które działają w specyficznych branżach, między innymi w branży ubezpieczeniowej, branży finansowej, dlatego że tutaj nie ma limitu zatrudnienia, po prostu wszystkie podmioty z tego obszaru będą zobowiązane już 17 grudnia do wdrożenia tego systemu. A co się stanie? Są takie dyrektywy, które mogą być bezpośrednio stosowane, jeżeli są to dyrektywy, z których da się wywieść pewne prawa i obowiązki dla państw członkowskich. Dyrektywa o ochronie sygnalistów jest taką dyrektywą kierunkową, ale wydaje się, że faktycznie tutaj wywieźć te prawa i obowiązki nie będzie trudno. Polscy sygnaliści, czyli te osoby, które będą chciały dokonać zgłoszeń, w sytuacji, kiedy nie będzie ustawy, będą mogli się wprost powoływać na przepisy dyrektywy. Okej, czyli trzymamy kciuki za ustawodawcę, można powiedzieć, bo to uprości pewną sytuację prawną, tak? To można tak powiedzieć. Tak można powiedzieć. My dzisiaj mamy temat naszego spotkania sygnalista z perspektywy Rady Nadzorczej i pracowników nadzoru właścicielskiego, więc dotkniemy tylko takich dosyć, powiedziałbym, niszowych obszarów funkcjonowania sygnalisty, ale z uwagi na charakter konferencji to właśnie one są interesujące dla naszych odbiorców. I jak mówię, te nasze perspektywy będą dwie: rady nadzorcze, a drugie nadzór właścicielski, który najczęściej działa w gminach, chociaż oczywiście nie tylko. I teraz spróbujmy rozpocząć od pewnej oczywistej rzeczy dla mnie, ale może nieoczywistej dla naszych odbiorców. Czy członek Rady Nadzorczej będzie mógł być sygnalistą? Tak. Według projektu ustawy, ale też według dyrektywy, sygnalistą może być członek organu osoby prawnej, więc tak naprawdę mówiąc o wszystkich organach osoby prawnej, możemy powiedzieć, że osoby fizyczne piastujące takie stanowiska będą mogły zgłaszać nieprawidłowości.
Przy czym to, co jest istotne, co może tak mocno nie wybrzmiewało w dyrektywie, ale w ustawie już tak, o sygnaliście, czyli o tej osobie dokonującej zgłoszenia, będziemy mówić tylko wówczas, jeżeli będzie to oczywiście zgłoszenie dokonywane w dobrej wierze, a więc osoba dokonująca zgłoszenia w momencie, kiedy będzie dokonywała tego zgłoszenia, będzie miała takie przeświadczenie, że to zgłoszenie jest zgłoszeniem prawdziwym. A więcej mówimy tylko o sygnaliście wtedy, kiedy mówimy o naruszeniu prawa, o tym naruszeniu, które obejmuje te 15 obszarów wskazanych w projekcie ustawy, no chyba że przedsiębiorca zdecyduje się na rozszerzenie tych naruszeń prawa, które będą mogły być zgłaszane. Więc to jest takie trochę inne ujęcie sygnalisty w porównaniu do takiego powszechnego rozumienia sygnalisty, czyli osoby, która po prostu informuje o jakichś nieprawidłowościach. To, co też jest istotne, jeżeli chodzi o projekt ustawy, to ustawa wskazała, czy słusznie, że sygnalistą nie może być osoba, jeżeli to zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy tylko i wyłącznie tej osoby, czyli sygnalista nie może zgłaszać we własnej sprawie. No i nie ukrywam, że no ja tutaj mam ogromne wątpliwości co do tego, bo jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że gdybyśmy mieli kilku sygnalistów i każdy zgłosiłby we własnej sprawie, bo tak naprawdę może nie mieć wiedzy o tym, że do takiego naruszenia dochodzi w odniesieniu do innych osób, no to mogłoby nam to potwierdzić jakąś nieprawidłowość, którą jednak w naszej organizacji mamy. No ale póki co projekt ustawy zakłada właśnie takie wyłączenie. Można sobie też wyobrazić, że członek Rady Nadzorczej wie o pewnych nieprawidłowościach, gdzie częściowo Rada Nadzorcza też jest jakby ogniwem tych nieprawidłowości poprzez podjęcie jakiejś uchwały, więc to być może też będzie w ten sposób odbierane. No zobaczymy, co pokaże praktyka. Tak. Ale to, jeżeli taki członek może być sygnalistą, to jak faktycznie będzie wyglądała jego ochrona jako sygnalista? Nie będzie można go odwołać, albo będzie go można odwołać, ale będzie miał wynagrodzenie z tytułu zasiadania? Jak to technicznie może wyglądać? No, jak to technicznie może wyglądać? Projekt ustawy wskazuje na to, jakich działań w stosunku do osoby dokonującej zgłoszenia nie można podejmować. A więc tak naprawdę w odniesieniu do członka Rady Nadzorczej, dopóki będzie trwało postępowanie wyjaśniające, nie będzie można podejmować działań o charakterze odwetowych, a więc tym samym nie będzie można takiej osoby zawiesić, tak wykonywania swoich obowiązków. Gdyby się ale dopytam, okazało, ale jak kadencja że wygaśnie, no to przecież w naturalny sposób Rada Nadzorcza przestaje funkcjonować, istnieć w tym składzie oczywiście. Tak, natomiast myślę, że tutaj no, ustawodawca jeszcze nad takim zagadnieniem się nie pochylił i tak jak wskazałeś, Piotrze, to będzie bardziej praktyka, no bo wiemy, że sygnalistą może być także były pracownik, tak, w odniesieniu do którego nie będzie można podejmować działań o charakterze odwetowym. Więc myślę, że analogicznie może to być także były członek Rady Nadzorczej, w stosunku do którego nie będzie można podejmować działań o charakterze odwetowych. Ustawodawca w odniesieniu do sygnalisty zakłada w sytuacji, kiedy takie działania byłyby podejmowane, odszkodowanie. No co prawda my się na razie poruszamy w tych minimach ustawowych jako tej dolnej granicy, natomiast górna granica nie została określona. Myślę, że te procedury wewnętrzne, które będziemy wprowadzać, one będą mogły rozszerzać taką odpowiedzialność w stosunku do sygnalistów, którzy doznają takich działań o charakterze odwetowych. Myślę więc sobie, że będzie można wprowadzić takie mechanizmy już dobrowolnie, które będą takiego sygnalistę chroniły, a może nawet no, w jakiś sposób wynagradzały za przekazanie informacji o naruszeniach, które miały miejsce w przedsiębiorstwie. No i myślę, że takie rozwiązania mogą być dedykowane tym osobom fizycznym, no, które tylko przez jakiś czas są z naszą organizacją związane. Bardzo ciekawe będzie podejście, bo dotychczas Rada Nadzorcza co do zasady działała kolegialnie. To można sobie wyobrazić, że to działanie członka Rady będzie trochę oderwane od jego funkcji członka Rady Nadzorczej, ale on będzie cały czas członkiem Rady Nadzorczej jakby w całej strukturze, więc to będzie bardzo ciekawe rozwiązanie, tak w mojej ocenie. Tak, ja myślę, że
to rozwiązanie jest takie bardzo intuicyjnie, jeżeli chodzi o te podstawowe grupy, czyli jeżeli mówimy o pracownikach, czy też osobach związanych z organizacją na podstawie umów cywilnych, czyli czy zleceniobiorcach, czy też osobach pracujących na umowę zlecenia, umowę B2B. Jakoś tak tutaj tak bardziej czujemy po prostu to, jaki zakres działań odwetowych może być podejmowany i w jaki sposób należy takie osoby chronić. Natomiast jeżeli chodzi już o akcjonariuszy, wspólników, czy też członków organu osoby prawnej, a przecież to też mogą być sygnaliści, no to tutaj myślę, że bardzo dużo będzie wynikało już z praktyki. A odwróćmy teraz sytuację, czyli kiedy Rada Nadzorcza jako organ będzie stroną, czyli kto będzie do tej Rady Nadzorczej mógł zgłaszać pewne nieprawidłowości, jak to będzie wyglądało? Jak to będzie wyglądało technicznie? Technicznie to będzie wyglądało w ten sposób, że przedsiębiorca jest zobowiązany do ustanowienia wewnętrznego kanału do dokonywania naruszeń prawa. Ten kanał musi być przez kogoś obsługiwany, czyli tak naprawdę no, te zgłoszenia muszą być przez kogoś przyjmowane. I co będzie się działo dalej? Jak te zgłoszenia będą przyjmowane, to tak naprawdę już z regulaminu, który będzie aktem wewnątrzzakładowym, tak wynika z projektu ustawy, który będzie po konsultacji ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, będą te zgłoszenia trafiały co do zasady do jakiegoś takiego, powiedziałabym, ciała kolegialnego, komisji, która będzie procedowała to zgłoszenie, czyli będzie przeprowadzała postępowanie wyjaśniające. Rozwiązanie może być oczywiście inne, bo nie musi to być komisja, natomiast wydaje się, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie, bo może to być po prostu jakaś jedna wskazana osoba w strukturach przedsiębiorstwa, na przykład compliance officer, dyrektor HR, czy też jakaś inna osoba, na przykład zatrudniona na stanowisku menadżera do spraw niezgodności. Czy mogę sobie, wypowiedzieć ci słowo, przepraszam, mogę sobie taką wyobrazić komisję składającą się, jak mówisz, z dyrektora HR-u, z dyrektora prawnego, z członka zarządu i członka rady nadzorczej na przykład, tak? Tak, bo można sobie taką komisję wyobrazić. Ale pytanie się pojawia, czy taki członek rady nadzorczej gdzieś w tej całej układance, że tak to ujmę, bardzo, bardzo, bardzo prosto się mieści się, tak? Czyli czy jakimikolwiek naruszeniami on będzie zainteresowany w zakresie wyjaśnień. Tak. Tak, no to jest także obowiązkiem i to wynika z takich informacji już jakby do samej dyrektywy. Co prawda to nie zostało jakoś szczególnie uregulowane w projekcie ustawy, natomiast te interpretacje, te zapytania, które się pojawiały do dyrektywy z różnych krajów członkowskich i na które były udzielane odpowiedzi, to z tego wprost wynika, że w momencie, kiedy będziemy mówili o naruszeniu prawa, którego może się dopuścić członek zarządu, czy też potencjalnie mógł się dopuścić członek zarządu, albo się dopuścił członek zarządu, to te zgłoszenia zawsze będą trafiały do Rady Nadzorczej. Często też jest tak, że są różne procedury postępowania wyjaśniającego w zależności od tego, kto jest tą osobą zgłoszoną jako ta osoba, która dokonała naruszenia. Bo co do zasady członkiem takiej komisji jest faktycznie członek zarządu. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zgłoszeniem dotyczącym członka zarządu, kiedy mamy do czynienia z postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym członka zarządu, to wprowadza się takie szczególne procedury. Na przykład może to być inny sposób dokonywania zgłoszeń. No bo jeżeli jest tak, że zgłoszenia będą przyjmowane przez jakąś wskazaną jednostkę podlegającą danemu członkowi zarządu, no to no nie trudno sobie wyobrazić, że może być taki opór przed tym, żeby takiego zgłoszenia dokonać, no bo właściwie od razu może pojawić się myślenie, z tym zgłoszeniem nic się nie zrobi, no przecież członek zarządu będzie o tym wiedział, że jest zgłoszenie, które go dotyczy, więc faktycznie jest tak, że wielu przedsiębiorców w takich sytuacjach decyduje się na takie rozwiązania szczególne, bo jeżeli zgłoszenie dotyczy członka zarządu, to jest inna procedura dokonywania zgłoszeń, gdzie indziej te zgłoszenia są dokonywane, często tym organem wówczas wskazanym do tego, żeby takie zgłoszenie odebrać, jest członek zarządu innego działu albo właśnie członek rady nadzorczej. No i w takie postępowanie wyjaśniające, co do zasady zaangażowany jest członek rady nadzorczej,
No bo jeżeli był to członek zarządu, którego na przykład zgłoszenie dotyczy, no to naturalnie jest on po prostu do rozpoznania tego zgłoszenia eliminowany, że tak powiem, z tej komisji wyjaśniającej. Czyli, to jest tak, że jak ja to spróbuję tutaj przełożyć trochę na taką prostszą procedurę, Rada Nadzorcza albo będzie w całym procesie sygnalisty wpisana w regulaminy i będzie jednym z ciał, które funkcjonuje w ramach całej, jakby w ramach ustawy czy procedury w ramach firm, albo też druga rzecz, jeżeli będzie dotyczyło to członka zarządu, to trzeba założyć a priori, że to zawsze Rada Nadzorcza będzie adresatem takich potencjalnych nieprawidłowości, więc jakby oceniam, że Rada Nadzorcza się nie uchroni przed tym, tak, przed sygnalistami. No ja myślę, że nie, że właściwie byłoby niewskazanym, żeby nawet Rada Nadzorcza próbowała uchronić się przed tym. No badania, które były wielokrotnie przeprowadzane, wskazują na to, że bardzo wiele nieprawidłowości, to nieprawidłowości popełniane, te takie największe, to nieprawidłowości popełniane przez czy to kadrę kierowniczą, menedżerską, no czy niestety przez członków zarządu, więc tutaj bez zaangażowania Rady Nadzorczej po prostu się nie obędzie. Więcej, no, Rada Nadzorcza jest tym organem, który powinien mieć możliwość zapoznania się z raportem końcowym sporządzanym po zakończeniu takiego postępowania wyjaśniającego. No, zawsze, jeżeli to postępowanie wyjaśniające dotyczyło członka zarządu. Bardzo ważne jest też to, że te systemy, które mają funkcjonować, te wewnętrzne systemy, one mają być efektywne i właściwie to będzie sprawdzane. Nie chodzi o to, żeby tylko wprowadzić system, ale ten system ma spełniać swoją rolę, no bo system, który będzie systemem nieefektywnym, to system, który generuje potencjalne ryzyko tej odpowiedzialności karnej, o której już dzisiaj mówiliśmy. Więc tak naprawdę często rozwiązaniem stosowanym jest to, by Rada Nadzorcza była tą, która nie tylko dostaje te raporty, ale też dostaje cykliczne informacje o tym, jak ten system funkcjonuje, czyli o tak zwanym cyklu życia tego systemu, co zmodyfikować, co działa dobrze. Więc myślę, że tutaj ogromna rola Rady Nadzorczej, obok oczywiście zarządu i kadry menedżerskiej, która będzie odpowiedzialna za takie codzienne funkcjonowanie tego systemu i tak naprawdę krzewienie takiej nauki, że wśród pracowników, że ten system ma służyć organizacji, no po to, żeby ten system faktycznie był częścią systemu compliance, żeby wspierał system, organizację, tak? Żeby wspierał organizację i minimalizował te ryzyka, nawet już pomijając te ryzyka karne, no te chyba biznesowe, tak, te wizerunkowe, reputacyjne, które właściwie do odbudowania czasami są po prostu niemożliwe. To, co czasami się próbuje pokazać jako wartość audytu wewnętrznego, że on ma wychwycić nieprawidłowości odpowiednio wcześniej, zanim one zostaną ujawnione przez jakieś zewnętrzne organy kontrolne na przykład. A takie zadam pytanie trochę obok tego tematu, czy w ustawie, w projekcie, czy w dyrektywie w ogóle się mówi o, szczególnie dotyczy spółek z o.o., o udziałowcach, którzy są mniejszościowi, najczęściej żadnej funkcji w spółce nie pełnią, ale jakąś wiedzę na temat tej spółki mają? Ten temat jest w ogóle poruszony, taka osoba? Nie. Powiem Ci, Piotrze, że tak szczegółowo dyrektywa do tej tematyki zgłoszenia nieprawidłowości nie podchodzi. I jeżeli chodzi o projekt polskiej ustawy, to właściwie chyba za wyjątkiem tego punktu, kiedy mówi się nawet nie o sygnaliście, tylko o sobie dokonującej zgłoszenia, bo to jest też taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w projekcie ustawy, że słowo sygnalista i definicja sygnalisty tak wprost nie wybrzmiewa, to tylko mówi się o osobie dokonującej zgłoszenia, o osobie fizycznej i właśnie wskazuje się, że może to być także wspólnik. To może być, tak? Ale wspólnik, który też nie jest jakby czy pracownikiem, czy nie jest członkiem żadnego organu, czy tak, może to być. Jest, to jest wymienione obok, czyli zaczynamy tak naprawdę od tego podstawowego ogniwa, czyli od pracowników, byłych, potencjalnych. Wskazany jest wspólnik, akcjonariusz, członek organu, wolontariusz, stażysta. Rozumiem.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie rad nadzorczych. A co się dzieje, czy jak ma postąpić taki członek rady nadzorczej, który stał się w cudzysłowie ofiarą tego zgłoszenia sygnalisty, czyli tak naprawdę gdzieś informacja na jego temat się pojawiła. Jak ty, no bo ja rozumiem, że ustawa tego nie w jakiś żaden sposób nie określa, ale myślisz, że tak etycznie powinien podać się do dymisji, wstrzymać się od działań, nie wiem, jak to możesz ocenić? No powiem Ci, Piotrze, tak, może być tak, że taki członek Rady Nadzorczej długo, długo nie będzie wiedział o tym, że został wskazany w takim zgłoszeniu jako sprawca naruszenia, z tego względu, że dyrektywa bardzo mocno podkreśla obowiązek zachowania poufności. I ta poufność odnosi się oczywiście do sygnalisty, ale analogiczne zasady dotyczą także tych osób, które są wskazane w zgłoszeniu. Mhm. Więcej, projekt ustawy wprost wskazuje, że obowiązkiem jest spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO w stosunku do osoby dokonującej zgłoszenia, czyli sygnalisty. Natomiast możemy zastosować wyłączenie, jeżeli chodzi o dane osobowe osób pozyskanych bez zgody tych osób w wyniku dokonania takiego zgłoszenia, no jeżeli przekazanie informacji o tym, że przetwarzamy takie dane osobowe, no mogłoby utrudnić na przykład przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, więc... Bardzo skomplikowane, od razu tak, powiem, więc, tak? Tak, to tak jakby przekładając to na taki prostszy język, czyli w momencie, kiedy członek Rady Nadzorczej będzie wskazany jako potencjalny naruszyciel, dopóki tak naprawdę nie zostanie przez komisję wezwany do tego, żeby złożyć wyjaśnienia w tej sprawie, a komisja ma 3 miesiące na przeprowadzenie tego postępowania wyjaśniającego, to on może nawet nie wiedzieć o tym, że jest w takim zgłoszeniu. No i nie wiedząc o tym, tak naprawdę no nie może podjąć żadnych działań. Dopiero kiedy zostanie wezwany, zostanie poinformowany, że jest zgłoszenie takie i takie, zostanie mu przedstawiony stan faktyczny, zostanie zapytany i co ty na to, to on dopiero w tym momencie się dowiaduje, okej, czyli ktoś twierdzi, że ja coś zrobiłem i co ja mogę w tym momencie zrobić. No dopiero w tym momencie tak naprawdę pojawia się możliwość obrony. No i oczywiście jest tak, że taki członek rady może no, zechcieć nie wykonywać swoich obowiązków przez jakiś czas. Może być też tak, że na czas postępowania wyjaśniającego będzie w takich czynnościach zawieszony. Natomiast my, jak już zajmujemy się takimi zgłoszeniami, między innymi w tych dotyczących tych czynności, tych naruszeń antymobbingowych czy dyskryminacyjnych, wskazujemy na to, żeby nie podejmować czynności pochopnych, czyli zbyt wcześnie nie zawieszać na przykład w wykonywaniu czynności, albo nie odwoływać, nie rozwiązywać umów o pracę, dopóki faktycznie to postępowanie wyjaśniające nie zostanie zakończone i nie będziemy, no można powiedzieć, że no pewnie, że do tego naruszenia doszło. Ja myślę, że można oczywiście, my nie poruszamy tego tematu, ale chyba dla każdego jest oczywiste, że nie każde zgłoszenie sygnalisty się potwierdzi w faktach, tak? No oczywiście, że tak. Ja myślę, że może być nawet odwrotna sytuacja, że mniejszość będzie miała potwierdzenie w faktach, ale dla tej mniejszości warto, żeby ta ustawa była. Tak, no jest tak, że będą zgłoszenia, no mamy też takie doświadczenie tam, gdzie takie systemy były wdrażane już dobrowolnie przez przedsiębiorców, że były zgłoszenia, które były po prostu zgłoszeniami w złej wierze. No były to zgłoszenia, dokładnie, które miały za zadanie tak naprawdę no, zaszkodzić komuś, albo były to zgłoszenia wynikające z tego, że kilka osób ubiegało się o to samo stanowisko, była perspektywa awansu, więc no, najlepiej jak pozbyć się konkurenta, no, dokonując jakiegoś zgłoszenia. Ja myślę, że to, że w projekcie ustawy pojawia się ta odpowiedzialność karna, która oczywiście jest odpowiedzialnością obok tej odpowiedzialności porządkowej, którą może zastosować przedsiębiorca w swojej organizacji, no to ona powinna jednak no, zmusić taką osobę, która dokonuje zgłoszenia, do przemyślenia, czy faktycznie to zgłoszenie będzie naruszeniem prawa, czy jest to zgłoszenie, które miało miejsce, no, czy jest to wynik jakiejś mojej takiej gry w ramach relacji zawodowych prowadzonych z jakąś osobą, czy też no, jest to zgłoszenie na zasadzie, a zauważcie mnie, jestem tutaj. No, to brzmi trochę jak gierki korporacyjne, ale mam nadzieję, że ich nie będzie, przynajmniej w obszarze sygnalisty.
Przejdziemy teraz do obszaru nadzoru właścicielskiego, bo ten wydaje się jeszcze trudniejszy z takiej perspektywy funkcjonowania czy to grup kapitałowych, czy nadzorów właścicielskich urzędów miast, bo tych jest też cała gama. Co ma w zasadzie zrobić pracownik nadzoru właścicielskiego w związku z wejściem ustawy o przepisów o sygnalistach? Jakie będą zadania tych poszczególnych pracowników, tak, naczelników nadzorów właścicielskich, dyrektorów nadzorów właścicielskich? Jak to wygląda z perspektywy właścicielskiej? Znaczy, no to, co będzie tym podstawowym zadaniem, no to wdrożenie wewnętrznego systemu do dokonywania zgłoszeń i to, co jest bardzo istotne w tym systemie, no takiego systemu, który będzie odpowiadał temu, czym się zajmuje dana organizacja. Jak Ale ja wydaję Ci słowo, bo nie chodzi o relacje w ramach danej spółki, tylko relacje ze spółkami, które się nadzoruje, tak? Czyli ten obszar, no bo ja rozumiem, że spółka matka wdroży procedurę, spółka córka, ale co z tymi relacjami pomiędzy, jakby, tak? Czy ten nadzór właścicielski ma tegoś kontrolować, narzucać, nie wiem, co robić? Znaczy, no to jest tak, że no tutaj dyrektywa, a także projekt ustawy wskazuje na to, że w tym zakresie nawet nie będzie możliwości posiadania takiego wspólnego kanału do dokonywania tych zgłoszeń, czyli tak naprawdę w obszarze sygnalistów każda z takich spółek będzie działała samodzielnie. Tutaj co prawda ustawa daje możliwość outsourcowania takich usług związanych z obsługą tych systemów, no jeżeli będzie zachowana poufność, szybkość podejmowania działań następczych i dotyczy to zarówno podmiotów i publicznych, i podmiotów prywatnych. Natomiast ten outsourcing nie dotyczy tego, że będzie można outsourcować obsługę tych zgłoszeń z jednej spółki do drugiej spółki. To wydaje się oczywiste, tak, ale no rozumiem, tak, dobrze, że padło to. Tak, więc jest tak, że no właściwie każda ze spółek będzie w tym przypadku miała swój wewnętrzny kanał i właściwie to, co będzie się działo w tych spółkach, powinno zostawać w tych spółkach, no bo tutaj bardzo ważne jest zachowanie poufności, bo jest to coś, co jest takim też motywem, jeżeli chodzi o dyrektywę i co też po prostu pojawia się w projekcie ustawy, więc właściwie nie bardzo będzie można też wskazywać na to, co, kto w odniesieniu do kogo dokonał. A jak rozumiem, jak również nie. Tak, no. Tak. Znaczy, to jak rozumiem, ten po stronie nadzorów właścicielskich w zasadzie pozostanie ocena formalna, czy takie dokumenty zostały do 17 grudnia przygotowane, tak, i czy one są, natomiast nie będzie miał de facto wglądu w tak zwane mięso, czy nie będzie widział, czy coś się dzieje. Zakładam, że być może będzie wiedział po czasie, no bo jeżeli będzie miał dostęp do dokumentów z posiedzeń Rady Nadzorczej, no to pewnie takie informacje następczo będą dochodziły do nadzorów właścicielskich. Tak, następczo tak, no i to, gdzie będzie też takie zaangażowanie tych pracowników nadzoru właścicielskiego, to sprawdzanie tego systemu. No bo podkreśla się też to, że ten system no, powinien być systemem takim kontrolowanym, w tym sensie, że no, sprawdzamy, co w nim funkcjonuje ok, co nie ok, więc ewentualnie tutaj w tym obszarze będzie też rola. Może jakiś audyt, rozumiem, w tym tak, sensie, tak? Tak, jakiś audyt tak, że po prostu tak, że ten system działa, bądź też nie działa. Jeżeli nie działa, no to dlaczego? No, a będziemy widzieć, że nie działa, no bo jeżeli nie ma zgłoszeń, no to znaczy, że system nie działa, że coś jest nie tak. No, trudno sobie wyobrazić, że w ogóle żadnych zgłoszeń nie będzie po wdrożeniu takiego systemu. Jeżeli tych zgłoszeń jest z kolei za dużo, one się nie potwierdzają, tak? Czyli są to zgłoszenia nieprawdziwe, to też jest sygnał, że no coś tutaj nie działa, albo brakuje tej świadomości, albo brakuje szkoleń, albo po prostu system jest niewłaściwie wykorzystywany. Więc to są te obszary, w których będzie pojawiał się element i znaczna rola pracowników nadzoru właścicielskiego. Ale jeszcze tak teraz myślę w tym stosunku do tego, co mówisz, to protokoły, czy to zarządu, czy to Rady Nadzorczej są generalnie jawnymi dokumentami. To znaczy w ramach spółki, wiadomo, że nie dla wszystkich, ale są dokumentami jawnymi. No więc sytuacja, że Rada Nadzorcza zajmuje się tematyką sygnalisty
osobie członka, znaczy potencjalnie naruszeń członka zarządu, wydaje się, że nie będzie się mogła pojawić w takim protokole, więc ja sobie tak do końca technicznie tego nie wyobrażam, jak to będzie miało być. Znaczy ja myślę, że mając na uwadze tą zasadę poufności i to, że dane osobowe będą przetwarzane jakby przez konkretnie upoważnione przez pracodawcę osoby i właściwie tylko przez te osoby, w takich protokołach będą znajdowały się informacje takie całościowe i takie powiedziałabym ogólne, że po prostu dochodzi do zgłoszeń naruszenia prawa o takim charakterze i że na przykład są to zgłoszenia, które dotyczą także członków zarządu. Chyba bardziej tak, niżeli wskazanie... Czyli to tajne dokumenty? Członków. Tajne dokumenty? Znaczy, no, tajne, no nie powiedziałabym, że tajne, no niejawne, bo one... może tak. No. Tak, o, chyba bardziej tak, no bo jeżeli mamy zachować poufność i więcej, niezachowanie poufności grozi nam odpowiedzialnością karną, to faktycznie jest tak, że też nawet prowadząc rejestr tych zgłoszeń, gdzie już wprost wynika z przepisów, że ten rejestr będzie dotyczył rodzaju naruszeń, jakby tych stanowisk, czy też grup osób, które dokonują naruszeń, natomiast już nie konkretnie wskazanego naruszyciela z imienia i z nazwiska, podobnie jak nie konkretnie wskazanego z imienia i z nazwiska. No, ale jeżeli to będzie postępowanie wobec członków zarządu, a tych członków zarządu jest dwóch lub trzech, no to jeszcze będą tam jakieś charakterystyczne rzeczy opisane, to trudno się nie domyślać, tak? Tak? Coś w stylu znany piosenkarz, tak, i no nie będę wymieniał nazwiska, czy imię pierwsza litera, tak? To trochę to tak. W tym stylu. Znaczy, no to jest tak, że tym bardziej, jeżeli członkowie zarządu odpowiadają za dwa różne obszary, tak, jeżeli na przykład jest ich dwóch, odpowiadają za dwa różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, no i naruszenie no wprost koresponduje do jednego z tych obszarów, no to oczywiście, że nie trudno będzie się domyślić, o kogo chodzi. Natomiast to, co też wynikało z motywów dyrektywy, no to, że nie powinno być celem dochodzenie do tego, kto jest sygnalistą. Może być też tak, jeżeli chodzi o osoby dokonujące naruszenia, czyli też tego potencjalnego członka zarządu, że będziemy podejmować decyzję o tym, co robimy z tym zgłoszeniem, czyli czy to zgłoszenie rozpoznajemy tylko tutaj wewnątrz i ono wewnątrz zostaje, no, czy nie jest tak, że będziemy zobowiązani do tego, żeby dokonać zawiadomienia do odpowiednich organów o takim zgłoszeniu, a może nie będziemy zobowiązani wprost na podstawie przepisów, ale będziemy czuli, że takim obowiązkiem moralnym czy etycznym jest, żeby takiego zgłoszenia dokonać. Więc jeszcze no... patrzę dalej na ten temat, że przecież może być tak, że ten, kto ma dostęp do protokołów zarządu czy do protokołów Rady Nadzorczej, choćby biegły rewident badający sprawozdanie, on wcale nie chce się dowiedzieć, na kogo jest to zgłoszenie, tak, kto jest objęty tą procedurą, więc to też od strony rad nadzorczych, zarządów będzie wymagało, żeby te dokumenty, tak myślę, trochę inaczej wyglądały. Znowu pewnie praktyka pokaże praktyczne rozwiązania, które żadna ustawa nie zapisze. No tak, no też no nie możemy oczekiwać, że tutaj ustawodawca przewidzi te wszelkie możliwości, no bo to zależy tak naprawdę no od tego, jaki biznes też, no jaki biznes prowadzimy. I tutaj masz rację, Piotrze, mówiąc o tym, że praktyka pokaże nam, jak będą wyglądały też te dokumenty wewnętrzne dotyczące zgłoszeń. No zobaczymy jak będzie. A powiedz mi, czy może nie powinno być zadaniem nadzorów właścicielskich edukowanie tych spółek, czy zarządów rad nadzorczych, czy to nie powinno być takie zadanie trochę nie napisane nigdzie w żadnej ustawie oczywiście, ale tak nie widzisz tego może w ten sposób? Konieczny. Ja powiem Ci, Piotrze, że uważam, że takie wdrożenie ochrony dla sygnalistów, wdrożenie tych wewnętrznych kanałów, to jest ogromny wysiłek. I myślę, że to jest wysiłek i na poziomie organizacji, ale myślę, że to też jest no, ogromny wysiłek, który powinno wziąć na siebie po prostu, powinien wziąć na siebie nasz rząd, z tego względu, że no, cały czas jednak spotykamy się z tym, że sygnalista to donosiciel, kapuś, czyli ktoś, kto chce nam po prostu zaszkodzić, więc ja myślę, że tutaj edukacja to jest podstawa,
po to właśnie, żebyśmy wiedzieli, że ty, po pierwsze, zgłoszenia nieprawdziwe będą też miały swoje konsekwencje, czyli no tutaj ustawodawca może powiedzieć, że już o to zadbał, tak zabezpieczył nas tutaj. My dodatkowo możemy zabezpieczyć się procedurami wewnętrznymi, tymi procedurami porządkowymi, karami dyscyplinarnymi, czy też innymi sankcjami związanymi z dokonywaniem takich zgłoszeń. No ale to, co nam pozostaje, no to edukować po to, żeby wiedzieć, że my chcemy wiedzieć o tym, co się dzieje w naszej organizacji, bo chcemy zareagować, a dwa, chcemy, żeby te systemy, które będziemy wdrażać, no były w sposób prawidłowy wykorzystywane, właśnie żeby nie służyły do jakichś rozgrywek personalnych. Więc edukacja, uważam, że to jest podstawa. No i taki przykład, który będzie szedł z góry, no bo jeżeli menadżerowie będą podchodzić do tych systemów na zasadzie ojeju, kolejny obowiązek, bo tutaj sobie wymyślili, wchodzi ustawa, a my teraz musimy to wdrożyć, no to tak naprawdę podejście pracowników tych szczebla niższego, no będzie podobne, ojeju, znowu coś tam wymyślili. No, myślę, że olbrzymie wyzwanie dla pracowników nadzorów właścicielskich, tak próbuję oszacować, ile takich osób w Polsce jest. 1000, może więcej, tak myślę, takich pracowników, takich działów jest, może 2000, więc oni sami muszą przejść szybką lekcję, czym jest sygnalista, jak do tego podejść. I tak na koniec takie pytanie, które zadam, ale myślę, że nie ma na nie dobrej odpowiedzi odnośnie sygnalistów rad nadzorczych, nadzorów właścicielskich. Przynajmniej dzisiaj nie ma, tak? Co ma zrobić taki pracownik nadzoru właścicielskiego Urzędu Miasta czy Urzędu Gminy, do którego przyjdzie prezydent, burmistrz i zapyta, czy ja tego członka rady nadzorczej, który zgłosił mi nieprawidłowości, mogę odwołać? Co ma taki pracownik odpowiedzieć? Myślę, że nie ma odpowiedzi dobrej dzisiaj, ale zobaczymy, co powiesz. Znaczy, ja tutaj bym powiedziała, tak jak my prawnicy lubimy odpowiadać na takie trudne pytania, czyli to zależy. No. Ja myślę, że tak, no... Ja ceniłabym pracownika, który przyszedł, czy też członka organu, który przyszedł i mi powiedział, co u mnie nie działa, no dlatego, że traktowałabym to jako, no jako zabezpieczenie też swojego interesu, no bo już wiem, czyli mogę zareagować, zanim na przykład przeczytam w nagłówkach gazet, że coś u mnie nie działa, ale mogę też zareagować, zanim taka osoba zdecyduje się na to, żeby pójść i zgłosić to do organu centralnego. No bo musimy pamiętać, że obok tych zgłoszeń wewnętrznych będą też te zewnętrzne i ujawnienia publiczne. No i przy zgłoszeniach zewnętrznych projekt ustawy wprost mówi, że ochrona jest, sygnalisty jest taka sama jak przy zgłoszeniach wewnętrznych, czyli zakazuje się tych różnego rodzaju działań o charakterze dyskryminacyjnym, represyjnym, odwetowym. A kiedy idziemy zgłaszać zewnętrznie, no jeżeli czujemy, i to ustawa też, projekt ustawy wskazuje, że jeżeli nic się z naszym zgłoszeniem nie dzieje, no albo mamy takie uzasadnione przeświadczenie, że nic się z nim nie zadzieje w ramach danego podmiotu. Więc ja bym cieszyła się, że jest ktoś, kto chce mi powiedzieć, co u mnie nie działa, żebym właśnie mogła zareagować, odwoływać. No sygnalisty nie, no bo właściwie byłoby to działanie odwetowe, chyba że byłoby uzasadnienie inne, niżeli to wynikające ze zgłoszenia, żeby takiego członka organu odwołać, no bo pamiętajmy, że my nie możemy podejmować tych działań, jeżeli mają one związek ze zgłoszeniem. Natomiast nie jest tak, że jeżeli coś jeszcze po drodze się zadzieje, to my tych działań nie możemy podejmować. A jeżeli członek organu jest tym naruszycielem, no to ja nie mam wątpliwości, że takiego członka bym po prostu odwołała. No, wracając na twój ulubiony obszar prawa pracy, to trochę mi się teraz nasunęła analogia do likwidacji stanowiska pracy, tak? Czyli tak naprawdę zwolnienie pracownika nie dlatego, znaczy zwolnienie, bo nastąpiła likwidacja, która de facto pewnie nie następowała likwidacja, więc na pewno będzie wiele przypadków, chociaż ta perspektywa, którą ty powiedziałaś teraz, że jednak taka osoba zgłaszająca naruszenia to jest skarb, a nie intruz,
no jest bardzo ciekawa, tak, że no pytanie na ile to będzie postrzegane właśnie w tym takim odbiorze społecznym, bo być może rzeczywiście burmistrz, prezydent, nadzór właścicielski będzie uważał, ok, jest to wartościowa osoba, ale już na poziomie spółki czy innych członków rad nadzorczej tej spółki może to zupełnie inaczej wyglądać. No tak, spojrzenia na sygnalistę mogą być różne, natomiast to, co jest takie istotne, warte podkreślenia, to o czym też Piotrze dzisiaj mówiłeś, czyli edukacja i o czym właściwie dzisiaj mówiliśmy, czyli edukacja. No, jeżeli będziemy wiedzieć, czemu ten system ma służyć, każdy z nas będzie wiedział, czemu ten system ma służyć i jaką jest dla nas korzyścią, a ja nie mam wątpliwości, że jest korzyścią, no bo lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. No to myślę, że sygnaliści się przyjmą, systemy się przyjmą, no i będą one tak naprawdę służyć tylko temu, żebyśmy działali w sposób etyczny. Pani mecenas, bardzo dziękuję za rozmowę, bo domyślam się, że masę pracy dzisiaj w ciągu tych 70 kilku dni jeszcze Was czeka, specjalistów od sygnalistów. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało w terminie ustawodawcy i naprawdę bardzo wartościowa rozmowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.